Ja jestem jedną z takich osób, która jest niepełnoletnią, która ma ograniczone zasięgi czynności prawnych i chciałbym jako tej tezie zaprzeczyć i wskazać na dość poważny problem, który dotyka co najmniej 2 miliony osób w Polsce. Jest to podmiotowy problem z realizacją prawa dostępu do informacji, który jeżeli teraz nie zostanie rozwiązany, to prawdopodobnie pozostanie dalej w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Ja z własnego doświadczenia wiem, miałem kilka spraw sądowych, że odmiana mi dostępu do informacji w trybie wnioskowym wyłącznie ze względu na mój wiek. Mimo, że te informacje były udostępnione innym osobom, które były osobami pełnoletnimi. Dochodziło do takiej abstrakcyjnej sytuacji, że ja, żeby tę informację uzyskać, musiałem wysyłać wniosek w formie anonimowej, tak żeby urząd nie mógł się w jakiś sposób dowiedzieć, że jestem osobą niepełnoletnią. Wtedy tę informację uzyskiwałem. Moje sprawy trafiły do sądów administracyjnych, zarówno do WSA, jak i do NSA. I niestety w dosyć już ugruntowanej linii orzeczniczej NSA, to jest co najmniej kilka postanowień, NSA uznał, że osoby niepełnoletnie, czy szerzej, posiadające pełne rozdzielczości prawnych, w ogóle nie mogą tego prawa samodzielnie realizować. Nie mają, zawsze to musi być wykonane przez przedstawicieli. Ja uważam, że to jest poważny problem, ponieważ jest to prawo de facto do wiedzy i które niejako warunkuje możliwość wyrażenia własnej opinii. Jest to prawo człowieka gwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, artykuł 10. I jako takie jego ograniczenia w korzystaniu z niego, w tym warunki formalne, mogą być wprowadzone jedynie bez wyjątku i jedynie w sytuacji konieczne w demokratycznym społeczeństwie. Ciężko uznać, że próba uzyskania nawet najprostszej informacji przez osobę niepełnoletnią i de facto poszerzanie swojej wiedzy w tym zakresie, jakim ona by sobie tego życzyła, bo to jest też kształtowanie własnych poglądów, kształtowanie własnej myśli. Istotne też bardzo jest edukacyjne dostępu do informacji, także rozwojowy. Ciężko uznać, dlaczego za każdym razem konieczne byłoby działanie przedstawiciela ustawowego. Jak wspominałem, te orzeczenia Naczelnego Sądu Kasacyjnego nie wynikały wprost z prawa. Było to bardziej sądy normatywne, jak powinno to wyglądać, niż jak oczywiście sytuacja prawna wygląda. NSA uznał, że w prawie administracyjnym te zasady małoletnie nie działają, w związku z czym w tej sytuacji też działać nie powinni. I jeżeli podejrzewam, ta sytuacja nie zostanie uregulowana w nowej ustawie, to NSA i sądy administracyjne, które niejako przyjmują praktykę orzeczniczą NSA, po prostu transponują te orzeczenia, które zostały dotychczas wydane, na grunt nowej ustawy i ta niekorzystna linia orzecznicza, która de facto pozbawia możliwości korzystania z tego prawa ponad 2 miliony osób w Polsce, będzie dalej obowiązywała. Więc ja też, kierując się również głosem literatury i doktryny, między innymi mogę się powołać na pracę doktora habilitowanego Wenaczyka Tymiastu Wysockiego, prosimy o dokonanie interwencji ustawodawczej w tym zakresie, na przykład uregulowanie wprost, że możliwość korzystania z prawa dostępu do informacji nie zależy od stopnia posiadanej zdolności do czynności prawnej. Jest to jakiś oczywiście szkic ideowy przepisu, treści przepisu, aczkolwiek interwencja w tym zakresie wydawałaby się konieczna, żeby to prawo rzeczywiście istniało i żeby nie było po prostu jakimś swoistą dekoracją, jedynie wniesione papierze dla osób, które się nie posiadają pełnej zdolności prawnej. Dziękuję. No i takiego nic nie mamy, ono jest bardzo ekstensywne, bo ja właściwie powoduje, że jakieś możliwości tego wymiaru jest najmniej. Dziękuję bardzo.